Słuchajcie, jest to jedno z miejsc, które się zachowało po 1945 roku. Jest to jedna z najstarszych bram. Jest to jedna z najstarszych rycin w kamieniu. Zwróćcie uwagę na te dwa symbole. Głowa smoka, krokodyla bądź węża i symbol umowny. Kopuluje z istotą, nie wiem, przypominającą człowieka czy nie. Zwróćcie uwagę na twarz tej istoty. Na pewno nie jest to istotą ludzką. I zwróćcie na poszczególne osoby, które są na dole. Są to ofiary. To taki kult tutaj czczono, oddawano praktycznie nie wiem do kiedy, być może nawet do dnia dzisiejszego, u góry, nie wiem, jacyś tam bogowie, królowie, siedzący nad ofiarami i składanie ofiar jakiemuś bogowi. Słuchajcie, rozmawiając z różnymi ludźmi, z różnymi przewodnikami na ten temat, mają swoją teorię wypisaną i opowiedzianą. A tu jest jedna ze scen rzymskich, przerobionych na modułę chrześcijańską. Z amfory wydobywana woda chlapiąca, złe i nieczyste moce wydobywające się z prawej, lewej strony i cherubiny, któremu utrącono głowę prawdopodobnie w XV wieku, bo posiadał dokładnie taką samą głowę, jak na ostatniej wieczerzy, tej, która znajduje się tutaj w komnacie mistrzów. Jak ktoś tutaj jest, był, albo możecie sobie wejść i zobaczyć, jak Judasz podaje takiej istocie właśnie swój mieszek ze srebrnikami.